ogólnie biorąc, po co my to robimy? Żeby... Kondycha, kondycha. W tym roku mam komunię, więc muszę się zmieścić w suknię. Trening z Olusią, dzień pierwszy, lecimy sobie... Nie, chyba trzeci już. No dobra, no to trening z Olusią, lecimy. Na razie przerwymy interwały. Pajacyki ile rund? Tak, pajacyki. Mamy 3 rundy, pajacyków po 20 sekund, 10 sekund jest odpoczynku. Okay. Później masz ten, później masz bieg bokserski, te 3 razy i później masz... No to już decydujemy. Dobra. Skip, dobra? O, będziemy mieć posiadki, tylko posiadki, dobra? Ola, trochę szybciej przypiesz. O, syk. Syk. No, jeszcze 9, 8, 7. Trzymaj. 4. Przerwa. Dobra, idę szybko, porażnicze. Fajna sprawa w ogóle, jak dzieci trenują w domu. To jest coś takiego, że... W ogóle fajnie się zainspirować dzieci o to do ćwiczeń, nie? Już chcę ćwiczyć, lecimy. Start. Druga runda. Ale nie, przyspiesz troszkę, przyspiesz. To mam. Mam się zapasy, bo wczoraj. No wiem, no dobrze. Na ramiona. Trzymaj, jeszcze 9 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, wystarczy. 10 sekund. 4. Ostatnia runda. Ale trzymaj cały czas tempo, dobra? Trzymaj. Jeden, ja mam. O, oddycham spokojnie. Miękko na wybrał, nie? Co? Na żywo. Co? Syk, no. Trzymaj. Popatrzcie do kamery teraz. Nie, popatrzcie, odwróć się. O, tam. Tak. No macie równo. 3, 2, 1, dobra, okej. Okay. Teraz 20 sekund przerwy. 30 sekund przerwy teraz. 30. Ja chcę tu być widzą. No, w porządku. Dobra, teraz bieg bokserski, pamiętasz? Cyk, tak? Tylko ręce patrz. Jak mamy lecieć, to nie tu ręce, tylko wyżej. Tak? To jest mego. Start. Nie, ale szybciej, to jest. Ciachaj się, o, kolanka. Ale jest trudne, bo mam kulkę. Dawaj, patrz tu. Ja mam kulkę. No właśnie, bo pojadłeś sobie. Dobra, dasz radę. 5, 4, o! Przyspieszało. 3, 2, 1. Dobra, okej. Dobra, to jest to. Interwały. Dla dzieci, jeżeli naprawdę ogólnie biorąc, po co my to robimy? Żeby... Kondycha. W tym roku mam komunię, więc muszę się zmieścić w suknię. Tak. W maju do maja trzeba troszkę zrzucić tłuszczyku, ale niewiele. Trzymaj, start, no. O, trzymaj. Stop. Dobra. Dobra, możesz się napić. Chwilę jeszcze. 4, 3, 2, 1, go. Trzymaj, równo. Trzymaj. 9, 8, 7, 6. Come on, przyspiesz trochę. 3, 2, 1. O, to jest ten. To teraz. Dobra, to ja bez kibiat. No. Dawaj, fair time, no. Dobra, czy? Muszę rozdać ogień. Jeszcze 20 sekund. No, oczywiście wiadomo, że nie w ramach czasu, nie musimy tego robić, że 30 sekund, a jak widzimy, że założymy, że już jest na razie bardzo zmęczona Ola, no to przedłużamy sobie chwilę, bo tak. To nie sztywne ramy, tylko chodzi, żeby było dobrze, co tego robić. No tutaj tego sobie zagrałam pajacyki, to ja bym tak nie przyspieszyłam, bo... Mhm. A to znaczy dobrze, że... No. Tu już schodzi. Mhm. No już, tak? Tak, dobra, lecimy. Trzy, już w porządku? Czekaj, bo sobie kota tylko. Telefony, kurczę, no. Tak. No bo ja nie mogę mieć blokady. O, czuję w nogach. No. No zobaczysz, jak będziemy ćwiczyć nogi. Wtedy to poczujesz. O nie. Nie dość, że tata mi przejeżdżał lewą łódkę. Bo mam gorszą. 2, 1, okej. Bo mam gorszą lewą. Nie mówię, że masz gorszą lewą. Ale rozciąganie w ubiegu wśród dzieci to jest postawa, także zrobimy na sam koniec 1-3 namiot, nie? Nawet to, co ci jeszcze wychodzi. I zobaczycie, jak w trasie będziemy ćwiczyć.
jak to się zmienia w ogóle, bo dzieci są elastyczne bardzo mocno. Więc wystarczy naprawdę tylko się skupić, żeby było regularne ćwiczenie i nic więcej, nie? Także możesz spokojnie sobie to swoim dzieciom zaaplikować. A to dobra, to tylko praca, dobra, nie, lecimy. Nie mogę zrobić. Stop. Stop. Teraz to był atak skier. Tak dawaj, że tu pięty o posiadek, come on! Weźmy zrób masaż do posiadków, come on! O tyłek lecimy, no. Cyk. A ręce mogą się ruszać, ręce, cyk, spokojnie, o. Cyk. Nie, nie, normalnie, ja biegam, jak biegam, nie? Wystarczy, stop. Stop, 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 wyzeruj. Ale to jest łatwiejsze przecież to. Nie, no macie. Kto się zdarza, Jarek? Na tym, no? Nie. Nie, wczoraj miałem 149. Ola, chodź, bo lecimy. Dobra. To teraz jeszcze jedna seria tego, tak? Tak. Trzy. Dwa. Jeden. Go. Trzymaj. 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 No, jeszcze 13, 12. A weźże szybciej te nóżki dawaj. Come on. No. I pięć do posiadki, kochana. Ale nie jest to łatwo podnieść nogi. Jak nie jest łatwo podnieść nogi? To jest naturalne. I kolanka nie do przodu, tylko do tyłu kolanka. Co pan mówi? Dobra, wystarczy. Stop. Dobra. I ostatnie ćwiczenie, które sobie mówię, bo ci robimy interwał. Czyli taki właśnie, żeby po prostu żeby ona nie miała zadyszki i żeby miała formę. A to, żeby wracać właśnie, to musi być taki ćwiczenia. Na sam koniec lecimy sobie z nakiem. Dobra, jumpo też można powiedzieć, a z tego jutro idziemy. No. Aktywność to jest podstawa u dzieci. Dobra. Więc to nie mam treningu. Dobra, lecimy teraz. Namiot. Ostatnie ćwiczenie namiot. To takie sprawdzające. Wy sobie ściągnij skarpetki, żeby ci nie ślizgamy, co? No. No i pokaż teraz, jak to się robi w ogóle. Co jest to najważniejsze? No, najpierw co? Tak, patrzcie, na razie sprawa jakie jest plecy, tak? One mają być prosiutkie. Nie mogą być tak. Nie mogą takie. Tylko wyśrodkujemy z ruch, nie? I teraz przenieście do ciała do tyłu, lecimy. Na plecach prostych. O, już sobie trochę ugina Ola, bo pomaga sobie nogami. Nogi sobie wyprostować, więc pomaga sobie o, plecami. Lepiej, prawie sobie. Ale nie, ma właśnie ale plecki kochana. Ugnij sobie, kochanie. Ugnij nogi. Plecki trzymaj proste. Właśnie o to chodzi, żeby to trzymać plecy proste. A dobrze, pójdźcie do nogi prostować. Właśnie na tym polega, żeby sobie nie pomagać takich rzeczy. I sprawdźcie sobie u swoich dzieci, czy ten test w ogóle wykonają. Bo większość nas niestety, ale będzie troszkę pracy więcej. Ja mam profesjonalnego trenera. Oj tam, dobra, lecimy. Plecy, no lecimy. Do tyłu, chowamy głowę. Chowaj między ramiona. O, plecy jakie? Plecy, o jeszcze troszkę. No i teraz, i to jest max. Bo jak wyprostujesz nogi. Nie da rady. No właśnie, nie da rady. A ale dotykam piętami. A powinna spokojnie piętami dotknąć sobie nogi, nie? No to jeszcze. Piętami? Jeszcze dwa razy i tyle na dzisiaj będzie. Nie, jeszcze. Tak, bo ja teraz jedę na mecz, wiesz? Jeszcze popki można zrobić. Ale to ja na mecz, to dzień dzisiaj. Siłowy trening zrobimy na następny nagranie, będziemy robić siłowy trening. Pamiętajcie, zachęcajcie do ruchu. To jest prosta sprawa. Kurczę, no prawda? Ja nie ruszała przez wakacje. No, przez wakacje się ona nie ruszała. Nie no, chodziła na prezerwach tutaj. No, coś tam chodziła, no. Ale jest ta zima. Więc dobrze by było zadbać o to, że w domu można poćwiczyć. Pamiętajcie. Sposobem, nie? Tyle. Tak, Ola? Tak. Tyle. A foczkę umiem już zrobić? Ale to... No. Jeszcze nie! Jeszcze nie! Dużo zostaje jeszcze. Zaraz, spokojnie. Ale moja pompka jest... Dobra, Ola, ale ci już zrobiłaś pompkę. Zostawmy to, dobra? Dobra, tym oto akcentem wystarczy. A z tym kończymy? Pomachamy. Bye bye.